Dzień dobry. Dzień dobry. Spróbuję coś powiedzieć, mimo że kotka już się czai, żeby mnie uciszać. Chciałem powiedzieć, że najlepsze są kanapki z tucznikiem, to znaczy z tuńczykiem. Co oczywiście kotka wie. Naprawdę, to chciałem powiedzieć o innej sprawie, sprawie. Chciałem się przywitać przede wszystkim z kosmitami, czyli tymi, którzy odbierają nasze programy telewizyjne. Udało się. Brutalnie, brutalnie. I zaraz będzie sikać i będzie zła, ale w związku z tym, że chciałem się przywitać z kosmitami, i tak naprawdę to nie jest żadna megalomania ani narcyzm, tylko jak gdyby no niestety poczucie, że jestem drobniutką cząsteczką całego wszechświata, że zawsze widzę siebie na mapie. No, przede wszystkim Polski, potem Europy, potem Eurazji, potem północnej półkuli. I nic tu nie da patrzenie na niebo w nocy i w dzień i wszystkie nauki od kilkudziesięciu lat. Bo tak naprawdę to internet no obserwuje od chwili jego powstania, czyli od wielkiego wybuchu. No tak jakby powiedzieć, jakby wszechświat nie da spokoju, nie da życia. Wszechświat obserwuje. Teraz ja będę mówił i koniec. No. Wszechświat obserwuje od chwili swojego powstania, a internet od jego powstania. Wprawdzie w mojej okolicy, bo gdzie indziej internet był wcześniej. No ja tam go widzę ileś tam lat, a inni go widzą inną ilość lat, bo u nich był wcześniej na przykład. Tak naprawdę mam poczucie, że rozmawiam z młodymi ludźmi przede wszystkim, bo kto ma czas na siedzenie w internecie i na oglądanie filmików przypadkowych i ocenianie tych filmików i o na dyskusję o nich i o przekazywanie. Tak naprawdę od samego początku nie zależało mi na żadnej popularności, bo zdaję sobie sprawę z tego, że najbardziej popularne kanały mają najlepsze, że tak powiem, najlepszą infrastrukturę, czyli najlepszy sprzęt jest jak gdyby gromadzony, żeby im ułatwić działanie i w związku z tym więcej reklam wejdzie. A jak gdyby od samego początku, jak wiedziałem, że będę oglądał swoje filmiki, więc w związku z tym nie chciałem mieć reklam na nich, bo po co mi te reklamy w ciągu? Ciągle muszę je gasić i ciągle muszę przyciskać ten krzyżyk i ciągle klikać. Ja chciałem sobie spokojnie po prostu obejrzeć to, co powiedziałem i zastanowić się nad tym, czy mówię sensowne rzeczy, czy już w ogóle bezsensowne. Teraz a propos tych bezsensownych rzeczy, to chciałem powiedzieć no właśnie taką rzecz, którą ja uważam za słuszną, ale oczywiście no nie jest słuszna, ponieważ jak gdyby no nie uwzględnia wszystkiego, całego świata i wszystkich aspektów, wszystkich ludzi.
wszystkich sytuacji. W związku z tym no nie można powiedzieć do końca, że jest to słuszne, ale w moim wszechświecie jest to słuszne. I w związku z tym każdy człowiek tak ma. Tak naprawdę, że każdy ma swój własny wszechświat i każdy uważa, że ma rację w tym swoim wszechświecie. W moim wszechświecie jest tak, że koło, ewentualnie okrąg, no, ma długość 6,3 promienia. 6,3 promienia. I teraz, jeżeli okrąg ma 6,3 promienia, ten 6,3 promienia ma 360 stopni, to 36 na 6 to jest 6. 360 na 3,6 na 6,3, przepraszam. Na 6,3, 360 na 6,3, bez kalkulatora, 360 na 6 to jest 6, w związku z tym będzie to około 60 stopni. Coś znowu chrzanie. Zaraz, chwileczkę. Jeżeli 360 stopni to jest 6,3 promienia. No i tak myślałem, że wymyśliłem. A teraz jak staję oko w oko z kamerą, czyli za sobą i z wami, to wszystko zapominam. Szczególnie, że jest tak wczesna pora, jak gdyby wieczorem będę wszystko wiedział, żeby potem w nocy zapomnieć. Zaraz zacznę się zastanawiać, może potem jeszcze raz już merytorycznie na temat ten, do którego dotarłem, zacznę jeszcze raz. Na razie dziękuję.